Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek z cyklu Zagrajmy w projekt Zomboid, oczywiście. Mamy tutaj już dodanego moda, Super Survivor, jak już widać. Oraz mamy tutaj moda na The Walking Dead. Obszar, który ja sobie kliknąłem, który w tym momencie zaczynamy, nosi nazwę Woodbury. I ciekawostką jest... Sobie od razu weźmiemy. Ciekawostką jest to, że w opisie jest, że nie pozwolą nam wyjść. Więc to może być ciekawa opcja. Ale ma strój. Milton, André... Milton chyba był biały, jeśli dobrze pamiętam. O, już kogoś mordują. Ja już wcześniej sobie chwilkę tutaj pograłem. I tak popatrzyłem, jak oni tutaj działają. I to jest powód, dla którego nie stosuje się tej broni palnej. Widzicie, zombie tutaj nacierają. A jak długo oni będą strzelać, to coraz to więcej zombiaków będzie. Chcesz do mnie dołączyć? Invite group. No thanks. Okej. Nie, to nie. Hamilton. Water. Invite to group. Get. O. I tu możemy, jeśli dobrze pamiętam, wydać mu rozkaz, żeby za nami podążał. Jest. Follow. Jebos. Dobra. A może jak ty idziesz, to ty też... Surfing. O, i bomba. Czyli wam też damy rozkaz. Follow. Dobra. O, jak widać. Woodbury sobie nie radzi. No, nie radzi sobie. Dlatego się nie korzysta z broni palnej. Dobra. Dobra, spróbujemy raz tak, czy wy dacie radę tędy przeskoczyć? To nie był dobry pomysł? To nie był dobry pomysł? To nie był dobry pomysł? Ja chcę z powrotem, ja chcę z powrotem! O! Jak widzicie, mieli broń palną. I jedyne, co to sprawiło, to to, że jest teraz od groma zombiaków tutaj. Raz, spróbujemy uciec w ten sposób. Jesteśmy teraz w mieście, jednym z początkowych. On jest tam dalej na północ. Natomiast ten obszar został, nie wiem, czy dodany, czy zmodyfikowany. Tutaj widzę, może uda się schronić. No niestety, André i Miltona straciliśmy już na samym wstępie. Jeszcze alarm się włączył. Super początek. Nie ma co. Tutaj widziałem zombiaka. Może tutaj się zadomowimy? No. No, nie ruszaj się.
O, tam ktoś ocalały jest, to można by mu pomóc. Na pewno nie chcesz? Jezu, ale tu teraz chaos jest. O, tego już pogryźli. A, nie otworzysz tego. No i trochę was tutaj za dużo. I z Caroline będziemy się musieli pożegnać. Została właśnie zjedzona. Może wyważą te drzwi, to by było naprawdę przydatne. Ła! Nie sądziłem, że tak szybko. Ugryzienie, no to. Ile razy ma powtarzać? Bez gryzienia. Co, już nasz bohater się zmęczył? Potrzebujemy bandaża. Brudny. O, jest. Infekcja. Nie dobrze, nie dobrze. Potrzebujemy medykamentów. Nie wiem, czy tutaj w sumie znajdę medykamenty.
pusto. No tutaj nic ciekawego. Coś jeszcze mamy? Nie, tylko prawa ręka. Dobra, zobaczmy. Łopata, grabie. Łopatę można zgarnąć. Zawsze to będzie jakaś broń. O, kij baseballowy. Poza tym nic w tym momencie interesującego. Grazurka nam niepotrzebna. To chyba zamknięte, tak. O, tam mamy agregat. Szkoda, że nie widać, ile ich tam jest. Ale tu trzeba zapamiętać, że jest agregat, w razie czego po niego wrócić. No ale my musimy się stąd wynieść, bo w tym momencie już nie jesteśmy w kondycji, żeby walczyć. Musimy sobie znaleźć jakieś bezpieczne lokum. O, widzę, wyłamali drzwi. To się póki co wydaje dość dobrym miejscem na odpoczynek. A się tylko zombiaków pozbyć. Przemiana w zombie jest chyba od 2 do 3 dni. Oj, kolejny agregat. Oj, tu chyba nawet będzie można się póki co schować. Zamknięte. Oczywiście zamknięte. A w tle słychać oczywiście strzały, bo... U, siekierka. I alarm. Kanister pusty. O. Kolejny kij baseballowy. Może ja sobie go wątuję, zamontuję na plecy jednego, a by w razie czego mieć szybko do dobycia. Dobra, w razie czego jesteśmy w stanie tutaj się ogarnąć. Nic niezwykłego. Szkoda. Kolejny ocalenie włączył. Pozbądźmy się jeszcze tych zombiaków. Szkoda, że zegarka żaden z nich nie ma. Tutaj tylko jeden jest. Dobrze. Wygląda na to, że chyba trochę spokojniej, co jest? Senność, okej. Okay. Senność nie jest problemem. Infekcja jest problemem. Bardzo głupio daliśmy się podejść i...
Do widzenia. No ale kamienny wyraz twarzy. Niedobrze. Jesteśmy zbyt zmęczeni, żeby przejść. Dobra. O, roba, idą tutaj jeszcze. Musimy odpocząć chwilę, bo nasz bohater nie da rady. Nie, no serio? Wyczerpanie. Musimy chwilę odpocząć. Tu będzie chyba dobre miejsce. Usiąść na ziemi. Ten z tyłu. Dobra, trochę odpoczywamy. Naszego bohatera wciąż boli. Tam nie widziałem, żeby zombie jakieś szły, więc dlatego patrzę tu. Bo tutaj na pewno się jeden pałęta. Okej, wygląda na to, że póki co jest spokój. Zobaczmy, jak to tutaj jest, bo przydałoby się naszemu bohaterowi odpocząć. Dobra, ja zombiaków nie widzę specjalnie dużo. Zacznę. Mhm. Zobaczył mnie. Okej, tam ktoś strzela. O, spróbujemy się przekraść. Gorsze w tym wszystkim jest to, że oni tak strasznie hałasują tutaj. A, zobaczyli mnie. Nie. Powiem wam, że przez tych niby ocaleńców miało to być łatwiejsze, a jest znacznie trudniejsze. Zadrapanie i zranienie. Mhm. No, no, no cóż. Nie jest to idealny start. Próbujemy zrobić w ten sposób, że przejdziemy sobie przez magazyn, przejdziemy tu.
i zamkniemy drzwi przechodząc, żeby go zgubić. Kluczyk. W tym wypatruję nadziei na póki co ocalenie. Jezu, nie, ten samochód. Tam są tory kolejowe. Dobra, potrzebujemy szmatek. Nie wiem, czy to dobrze słychać w tle, ale w tym momencie... Serio? Nie! No to już po nas. I w prawym dolnym rogu obserwujemy errory. No nic, wygląda na to, że Filip jednak długo nie pożył. Będę kontynuował serię z Super Survivorami. Nie wiem jeszcze, czy na tym konkretnym zapisie, bo tutaj w zasadzie niewiele zrobiliśmy. Mam wrażenie, że albo przez moda The Walking Dead, albo przez Super Survivor. Niektóre aspekty tej gry trochę dziwnie działają. Dajcie mi znać, co o tym myślicie. A póki co myślę, że to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie. No, tak jak mówię, napiszcie w komentarzu, co myślicie. Kontynuować na tym zapisie, na nowym, bez któregoś moda. Ja w każdym bądź razie dziękuję wam za oglądanie, no i do następnego, mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!